mielone w zupełnie nowej formie podbiją serca waszych domowników. Czas po świętach jest czas, kiedy decydujemy się na wprowadzanie zmian w swojej diecie. Ten przepis sprawi, że dość mocno obetniecie kalorie w popularnym polskim daniu i zyska na tym nie tylko wasza linia, ale przede wszystkim wasze zdrowie. Mielone jako dietetyczne danie? Jeszcze do niedawna mało kto by w to uwierzył, ale ten przepis pokazuje wszystkim niedowiarkom, że dbanie o swoją sylwetkę wcale nie musi być trudnym zadaniem. Zdrowy przepis na kotlety mielone. Mielone z mizerią i ziemniaczkami? Świetny pomysł na obiad, szczególnie jeśli skorzystasz z poniższego przepisu, który sprawia, że zapomnisz o tłustych kotletach mielonych. Trafiają do lamusa, a hitem do polskich kuchni wdziera się zdrowszy i zdecydowanie smaczniejszy wariant. Wiosna to idealny moment, aby o siebie zadbać, dieta wcale nie musi być nudna i niesmaczna, naprawdę. Czego potrzebujesz do stworzenia tej pyszności? 40 dekagramów mielonego drobiu 1 SZKL. Ugotowanej kaszy jaglanej 1 cebula 1 ząbek czosnku 1 jajko 1 brokuł 1 tost 2 suszone pomidory sól, pieprz i olej to nie jedyna nowa wersja tradycyjnej potrawy, którą możecie spróbować wykorzystując nasze przepisy. Zainteresować was może także ta wersja, zdrowsza wersja tradycyjnego dania na początku przygody z przygotowywaniem dania. Namocz tosty w wodzie, brokuły ugotuj i kiedy ostygną, podziel je na mniejsze kawałki. Czosnek, cebulę oraz pomidory posiekaj, a jeśli używasz pomidorów bez zalewy, zalej je wcześniej wrzątkiem i poczekaj do momentu, aż będą miękkie. W większej misce umieść mięso mielone, warzywa, kaszę jaglaną i odciśniętego z wody tosta. Wymieszaj wszystko, tak aby tworzyło zwartą masę, z której uformujesz kotlety. Prawda, że kolory w misce zachwycają i są iście wiosennym widokiem? Po spróbowaniu gotowego dania, na pewno nie będziesz chciała wrócić do starej wersji. Dwa. Wiosenny, niedzielny obiad idealny. Mielone są już prawie gotowe, teraz z mięsnej masy uformuj kotlety. Ich wielkość zależy tylko od twoich preferencji, pamiętaj jednak, że im grubsze będą kotlety, tym dłuższego czasu obróbki będą potrzebować. W przeciwnym przypadku mogą być surowe w środku. Uformowane mielone połóż na blaszce i włóż do piekarnika nagrzanego do 190 stopni i piecz około 25 minut. Idealne na wiosnę danie jest gotowe do podania. Smacznego. Źródło: Interia.